Marcin Antonowicz, lat 19. Emil Barchański, lat 17. Z Ziemią za wolną Polskę. Władysław Turda, lat 43. Z Ziemią za wolną Polskę. Roman Franc, lat 32. Zginął za wolną Polskę. Ryszard Gzik, lat 35. Zginął za wolną Polskę. Polećmy tych, którzy zostali wymienieni, którzy żyją w naszej historii, którzy żyją w naszych sercach. Bogu, powierzmy ich, powierzmy też naszą ojczyznę, aby zawsze była wierna Bogu. Dzisiaj jest Niedziela Radości, cieszmy się nią, a zarazem pamiętajmy, czym ta wolność została przypłacona. Ile było ofiar, które poniosły śmierć po to, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. Stan wojenny toczył się nie tylko na ulicy. Stan wojenny toczył się również w gabinetach. I tak w lutym zmieniono kodeks prawa cywilnego tak, ażeby nomenklatura partyjna mogła kraść oficjalnie. Natomiast 26 marca wpisano do ichniej konstytucji Trybunał Konstytucyjny. W marcu 82 już wtedy przewidzieli, że jeśli dopuszczą do wyborów, to wynik może być nie według gustu partii. I to miał być ten kaganiec, że kiedy drugi raz sięgniemy do wolności, to go nam spróbują nałożyć. To jest z jednej strony marsz pamięci. Pamięci o tym, co wydarzyło się przed 34 laty. Pamięci o stanie wojennym, o tej walce, która wtedy była toczona o polską wolność. Ale to jest także marsz dla przyszłości. To jest marsz, który ma być krokiem, jednym, ale ważnym krokiem w tym kierunku, który obraliśmy i który uzyskał poparcie społeczeństwa. Solidarność była, jak tu już to powiedziano, wydarzeniem niezwykłym, jedynym w dwudziestowiecznych dziejach świata. Była największym ruchem społecznym w dziejach, być może w całych dziejach. I Solidarność była jednocześnie syntezą tego wszystkiego, co budowało przez wieki nasze zabiegi, naszą walkę o wolność, nasz republikanizm, naszą wiarę, że jesteśmy wspólnotą i razem budujemy polskie państwo, Polską Rzeczypospolitą. To dziedzictwo jest wieczne, jest ciągle żywe. Ale pamiętajmy, to dziedzictwo zostało po 89 roku odrzucone na różne sposoby. Byli tacy, którzy się wstydzili za Solidarność. Byli tacy, którzy mówili: sztandary Solidarności schowajcie. Są już niepotrzebne. Są potrzebne, bo jest potrzebne to właśnie dziedzictwo. Musimy budować wspólnotę. Inaczej nie zbudujemy silnej Polski. Inaczej nie zabezpieczymy naszej wolności. Inaczej nie będziemy się w Europie liczyć. Inaczej inni nie będą się liczyć z nami. Jesteśmy, żeby wesprzeć prezydenta, rząd, żeby pokazać, że my wybraliśmy ten rząd, wybraliśmy ten parlament i my jesteśmy, jak powiedział dzisiaj też Andrzej Gwiazda, jak powiedział Kornel Morawiecki, my jesteśmy suwerenem, a nie żadni uzurpatorzy, którzy manipulują wszystkim, byle utrzymać swoją władzę. Znaczy, uczciwie myślałem, że w tym tygodniu będzie ustawa o tym, żeby zaorać telewizję publiczną, bo tego się nie da naprawić. To trzeba wyciąć do korzeni. A przyjechałem z Białegostoku po raz pierwszy w życiu na jakąkolwiek manifestację, bo nigdy na niczym takim nie byłem. A co pana tak ruszyło, że przyjechać?
ogólnie chciałem tylko wyrazić swoje poparcie dla wygranych w wyborach, czyli prezydenta, no i większość sejmową, prawicę, no po prostu, no skoro są jakieś marsze przeciwko temu, to czemu nie mogą być za? Najgorsze jest to, że Polacy się tak bardzo no, poróżnili, że tak powiem. Nie tylko w sąsiedzi, ale nawet w rodzinach. Wczoraj był obrońców swoich krzesełek, urzędników, bo całe rzesze urzędników szły, które no, boją się, że za miesiąc, dwa nie będą mieli fotel. No, że tak jest, maszerujemy i nie ma innego wyjścia, bo inaczej w ogóle absolutnie władzy nie będzie żadnej, żadnych zmian nie będzie. To jest najważniejsze, a Solidarność 2010 to oczywiście jest coś, co bardzo lubię. I co z czym, z kim się spotykałam, zresztą w Stanach Zjednoczonych również. Dziękujemy bardzo, panie pośle. Co tutaj robimy dzisiaj wszyscy znowu? Bronimy tego, za czym Polacy się opowiedzieli 24 maja i 25 października, więc za wizją zmian w Polsce i te zmiany trzeba przeprowadzić. Polacy tego chcą, oczekują. Między innymi w wymiarze sprawiedliwości. Dzisiaj są fałszywi obrońcy Trybunału Konstytucyjnego, którzy najpierw wywołali konflikt, a następnie udają, że ten konflikt gaszą. To jest wielkie wyzwanie, żeby obronić nasze prawo, prawo Polaków do wielkich zmian w Polsce. Grudnia, proszę pani, to jest bardzo ważna data, a poza tym Solidarność z obecną władzą, z większością w parlamencie, opluwaną niestety przez inne media i tym bardziej trzeba być na tym pochodzie. Trzy pokolenia, tak? Ja rozumiem. Tak, widzę. Tak. Mama przyprowadziła córki też? Teraz syna, córkę i babcię. PiS. Nie jestem zwolennikiem PiS-u, aczkolwiek w odniesieniu do sytuacji rządowej, kiedy ten rząd jest tak opluwany, jeszcze nie zaczynając rządzić, jest tak zakłamywana rzeczywistość, stwierdziłem, że będę tutaj, tak, z uwagi na to, że nie życzę sobie, żeby ktoś robił wszemi wobec ludziom wody z mózgu. Yes, yes, I think it's important that Europe understands that what is being said in the paper in CNN and other places is the opposite, that you have here the true democracy movement, and these people who were shouting yesterday, showing European flags, they were shouting kill the president, and they were very anti-democratic. Where were they when the elections were frauded during the district elections? There were 19% invalid votes in this country, and they said nothing. Gazeta Wyborcza said nothing. Where were they? This is my question. So I hope that Europe wakes up. I hope that we will have access through media for another view, not only this lie coming from Gazeta Wyborcza and the old government. This is like cartel have been ruling in Poland for many years now, and they lost by this is the victory of democracy. They won. The PIS won by the people's voice. Only the people can save this country. Przeciw czy za? Najbardziej za. A przeciw tym wszystkim kodom i tego typu instytucjom, które próbują instalować to, co jest niezgodne z naszą wiedzą i z naszym pojmowaniem tego, co naprawdę powinno być polskością. Przyjechaliśmy tu z kolegą z Wielkiej Brytanii specjalnie na dzisiejszy marsz, aby właśnie zaprotestować przeciw temu, co w ostatnich tygodniach pewne osoby próbują zrobić, aby zakwestionować demokratyczny wybór, jakiego naród dokonał. No i chcemy tutaj być w skromnym składzie, ale próbujemy. Jakie miasto? Blackburn w Anglii. To kawał drogi. Nie, tak naprawdę nie.
Jeżeli chodzi o sprawę Polski, to moglibyśmy i z Islandii przyjechać, czy z Nowej Zelandii, to nie ma znaczenia. Z końca świata można przyjechać, bo dla tego kraju po prostu warto. A proszę powiedzieć, jak media brytyjskie komentują ostatnie wydarzenia w Polsce? Bo śledzimy amerykańskie, to grozą wieje. A jak wygląda to na wyspach? Na szczęście do Wielkiej Brytanii żadni wysłannicy opozycji nie dotarli, więc nie udało im się zbytnio zamieszać. Natomiast media brytyjskie specjalnie nie interesują się. Oni mają troszkę więcej swoich własnych problemów z obecną sytuacją z Unią Europejską i najzwyczajniej w świecie Polską niestety za bardzo się nie interesują. Jedynie krótkie komentarze były nadmienione przy ostatnim spotkaniu pani Beaty Szydło z panem Cameronem. Proszę powiedzieć, a w czym upatrujecie w tej chwili największe zagrożenia sytuacji? Dlaczego aż trzeba było przyjechać, żeby poczuli rządzący, że siła narodu jest z nimi? Co się właściwie dzieje takiego konkretnie na poziomie wydarzeń, co wymaga takiej interwencji? No niestety, no, jako człowiek, który się tam historią interesuje, no to wszystko to się powtarza. No, swego czasu była targowica i Polacy jeździli na obce dwory donosić na własny naród, aby ten naród był zgnębiony przez bratnią pomoc i po prostu się to wszystko powtarza. Tak samo jak pan Andrzej Gwiazda powiedział, w ramach demokracji próbowano 70 lat temu, 50-60 lat temu wprowadzać po II wojnie światowej demokrację komunistyczną. Próbuje się podstawowe wartości zamazać, nie przedstawia się tego, co tak naprawdę ten nasz naród chce, tylko swoją wizję. No. Mam nadzieję, że jest nas więcej i będzie coraz więcej i mam nadzieję, że młodych osób będzie więcej. To jest duży apel do takich osób, aby tutaj się pojawiały, bo zdecydowanie jak tutaj patrzę, to powinno być nas więcej młodych, bo te nazwiska tych wszystkich, którzy zostali wyczytani, to byli przeważnie młodzi chłopacy i oni oddawali życie za Polskę. My tego nie musimy póki co robić, ale powinniśmy tutaj być i powinniśmy wspierać jak tylko możemy.